Dobry głośnik Bluetooth, niby niepozorny sprzęt, ale ma szerokie zastosowanie. Sprawdza się i w domu, i podczas plenerowej bimby, bądź ogólnie na zewnątrz. To wszystko pod warunkiem, że wybierzesz porządny model. W tym zadaniu pomoże Ci mój ranking głośników Bluetooth. Jest niezależny, nikt mi za niego nie zapłacił. Oparłem go w dużej mierze na własnych testach i doświadczeniach. Pamiętaj, że o ile tego filmiku nie zaaktualizuję, tak robię to z wersją tekstową na prorankingi.pl. W chwili tworzenia wideo zawiera aż 15 topowych głośników w różnych cenach. W filmiku omówię czołową piątkę oraz dwa tanie i dobre modele z nieco dalszych lokat. Sprawdźmy więc wspólnie, kto się załapał i dlaczego. JBL Extreme 3. Przed zakupem tego głośnika bezprzewodowego wiele osób myśli, że jest mocny, głośny i z dudniącym basem. To wszystko prawda, sęk w tym, że wspomniane cechy jedynie rozpoczynają listę zalet. Extreme 3 znakomicie separuje wokal. Słuchając muzyki w cichszym otoczeniu, w zasadzie dowiesz się, jak blisko mikrofonu stał artysta. Wyrazistość, precyzja oraz dynamika to główne atuty tego najlepszego głośnika Bluetooth. W mojej ocenie nadaje się do każdego gatunku muzycznego, deklasując wiele pierdziawkowych tych głośników. Odchodząc od mocnego, a czystego dźwięku, inne cechy także mnie przekonały. To wodoodporny głośnik, więc bez obaw zabierzesz go na przykład na plażę. Gra do 15 godzin po pełnym naładowaniu. Dobry wynik przy mocy wynoszącej 100 W, co swoją drogą jest rzadko spotykane w tej kategorii. Najlepsze głośniki JBL wyróżniają się jeszcze dwoma cechami. Łatwo sparujesz ze sobą dwa egzemplarze za sprawą funkcji Party Boost. Uzyskasz w ten sposób dźwięk stereo. Po drugie, sprzęt dostaniesz w wielu wersjach kolorystycznych. Niby drobiazg, lecz cieszy, gdyż sporo osób pragnie wybrać takie urządzenie w swojej ulubionej barwie. Bang & Olufsen B-Sound A1 druga generacja. Perełka z rankingu głośników Bluetooth. Minimalistyczny, elegancki sprzęt, któremu wbrew pozorom nie brakuje mocy oraz dynamiki. Akumulator wytrzymuje do 18 godzin, więc długo nie przejmujesz się koniecznością ładowania. Co więcej, słuchając muzyki na niższej głośności, czas pracy może dojść nawet do 48 godzin. Wynik trudny do doścignięcia. Głośnik zapewni Ci satysfakcjonujące, bo realistyczne brzmienie. Nie ma znaczenia, czy lubisz rock, rap, techno, muzykę klasyczną czy inny gatunek. Sprawdza się nawet wtedy, gdy muzyka zawiera sporo różnych instrumentów. To pod tym względem jeden z najlepszych głośników przenośnych. Dobrze podkreśla niskie, ale i wysokie tony. Zachwycisz się głębią wokalu. Nie uświadczysz tu efektu skompresowania dźwięku, gdzie trudno odróżnić od siebie grające instrumenty. Nie dziwię się opinią, że to dla wielu osób najlepiej grający głośnik Bluetooth. Inne zalety? Proszę bardzo, mówimy o pyło- i wodooszczelnym głośniku przenośnym, który sporo przetrwa. W dodatku zawiera aż 3 wbudowane mikrofony. Tak, gdy zajdzie taka potrzeba, wykorzystasz go jako zestaw głośnomówiący. Jeżeli szukasz czegoś mniejszego i lżejszego od lidera, ale wciąż bardzo wysokiej jakości, to propozycja dla Ciebie. Bose Portable Home Speaker. Uwielbiam sprzęt audio tej marki, zwłaszcza bezprzewodowe słuchawki. Głośniki Bluetooth także należą do jednych z najlepszych, co potwierdza wyróżniony model. Generuje czyściutki, zbalansowany dźwięk, w dodatku wielokierunkowy, co cechuje najwyższej klasy modele. Zlokalizujesz słuchowo kierunek, z którego dochodzi śpiew poszczególnych członków słuchanego zespołu muzycznego. Tak samo będzie z grą instrumentów. Jako że mocny bas także nie zawodzi, to uniwersalny głośnik akumulatorowy. Sprawdza się w każdym rodzaju muzyki. To nie tylko rewelacyjny sprzęt do słuchania ulubionych piosenek. Umożliwi Ci głosowe sterowanie, odtwarza radia internetowe, podcasty oraz audiobooki. Współpracuje w zasadzie z dowolnym urządzeniem Bluetooth. A oprócz wspomnianego modułu gwarantuje też Wi-Fi, Chromecast czy AirPlay 2. Odtworzysz kawałki z wielu internetowych usług muzycznych, np. Spotify czy Amazon Music. W tego typu udogodnieniach pomaga aplikacja mobilna Bose Music. A konstrukcja również stanowi plus. To odporny na uszkodzenia głośnik Bluetooth. Nie straszne mu przypadkowe upadki z mniejszej wysokości czy zachlapanie wodą. Jedyne, do czego się przyczepię, to żywotność akumulatora. Maksymalnie osiąga 12 godzin po pełnym naładowaniu. Za tak dużą kasę powinno być nieco lepiej. Oprócz tego to fenomenalny głośnik przenośny dla wymagających, który gorąco Ci polecam. JBL Charge 5. Donośny głośnik Bluetooth z rankingu, którego użyjesz wszędzie, gdzie potrzebujesz. Wykazuje odporność na zachlapania i wytrzymuje metr pod wodą przez 30 minut. Zapewnia do 20 godzin ciągłego słuchania muzyki. Ten mobilny głośnik Bluetooth sparujesz nie z jednym, a z dwoma smartfonami czy laptopami. Na zmianę odtworzysz piosenki z różnych urządzeń. Kiedy rozładuje Ci się smartfon, nic sobie z tego nie robi.
robisz. Nie zatrzymujesz muzyki, gdyż to dobrze oceniany głośnik Bluetooth z funkcją powerbanku. Uratuje Cię w awaryjnych sytuacjach, zwłaszcza, że sam dysponuje pojemnym akumulatorem, o czym już wiesz. To dobry głośnik Bluetooth, bo gwarantuje świetne brzmienie. Usłyszysz wyrazisty bas, a przy tym podkreślone wysokie oraz średnie tony. Sprzęt wyróżnia się zadowalającą dynamiką, ale i kierunkowością. Twój zmysł słuchu łatwo wychwyci, skąd dobiega na przykład grający instrument bądź głos danego wokalisty. Potęguje to wrażenia z odsłuchu. Urządzenie wypełni dźwiękiem duże pomieszczenie. Na upartego sprawdzi się też na imprezie na świeżym powietrzu. Jeśli zechcesz, zabierzesz JBL Charge 5 nawet na basen bądź plażę. Obudowę wykonano z trwałych materiałów i uszczelniono. Sony SRS RA3000. Jeden z najlepszych głośników przenośnych pod względem przestrzenności. Rozsyła dźwięk w kilku kierunkach, otaczając Cię nim. Gwarantuje to jeszcze szerszą scenę dźwiękową, a więc i lepsze wrażenia z odsłuchu. Precyzyjnie usłyszysz, skąd dobiega dźwięk danego instrumentu bądź śpiew wokalisty. To elegancki głośnik Bluetooth do słuchania muzyki. Ma dwie metalowe kratki oraz tkaninę na obudowie. Stanowi porządny sprzęt audio odporny na zachlapanie, a przy okazji minimalistyczny element wystroju. Wykorzystasz go w wielu zadaniach. Świetnie sprawdza się jako głośnik bezprzewodowy do telewizora. Oprócz modułu Bluetooth wykorzystuje Wi-Fi oraz Chromecast. Wszystko ułatwia aplikacja mobilna. Najbardziej doceniam w niej jednak korektor. Dopasujesz w nim specyfikę dźwięku, regulując poszczególne tony. Tron Smart T6 Max. Uważam, że ranking głośników Bluetooth bez sprzętu tej marki byłby do niczego. Sprzęt Tron Smart nie kosztuje fortuny, nie jest za duży, a za to głośno i czysto gra. Zdecydowanie nie brakuje w nim basu, przez co głośnik sprawdza się w plenerze. Z Tron Smart T6 Max odtwarzasz piosenki bez względu na miejsce i pogodę. Szczelna obudowa wykazuje odporność na zaklapanie. Tym dobrym głośnikiem z dużą mocą komfortowo sterujesz przy użyciu dotykowego panelu. Znajdziesz go na górze i jest podświetlany. Rzadko spotykaną w takich sprzętach funkcją jest korektor dźwięków. Ustawisz jeden z trzech dostępnych trybów basów, aby słuchanie muzyki sprawiło Ci jeszcze więcej przyjemności. Producent wyposażył sprzęt w Bluetooth, ale i NFC. Nie stracisz czasu na parowanie smartfona, przykładasz go do obudowy i gotowe. To jeszcze nie koniec nowinek technologicznych. Wystarczy jedno dotknięcie palca, żeby wywołać asystenta Google lub Siri i włączyć sterowanie głosowe. Xiaomi Mi Portable Speaker. Xiaomi to potrafi, prawda? Mi Portable Speaker nie jest może wirtuozem dźwięku, ale w niskiej cenie zapewni Ci wiele korzyści. To wodoodporny głośnik Bluetooth z mocnym basem. Wokale także dają radę, co zwiększa uniwersalność zastosowania. Cieszy prosta regulacja w formie kilku trybów pracy. Nie jest to rasowy korektor, ale zawsze coś. Jedna z opcji jeszcze bardziej pogłębia niskie tony. Nie brakuje tu ani dynamiki, ani przydatnych udogodnień dla użytkownika. Mam na myśli chociażby wbudowany mikrofon. Zamienia ten kompaktowy sprzęt w pełnoprawny zestaw głośnomówiący. Przestrzenność spotęguje z kolei połączenie pary głośników w jeden układ grający. A że cena wydaje się przystępna, dlaczego by nie sprawić sobie od razu duetu? Przydatne i w domu, i na zewnątrz. Podsumowanie. Ranking głośników Bluetooth za tobą. Mocno się starałem, aby wybrać bardzo dobre, ale i zróżnicowane urządzenia. Rzecz jasna, jestem ciekaw Twojego zdania. Tego typu głośników jest przecież multum. Jeżeli znasz jeszcze jakiś godny polecenia model, podziel się opinią w komentarzu. Pamiętaj o aktualizowanej wersji tekstowej na prorankingi.pl. W chwili tworzenia wideo zawiera chociażby kilka innych modeli JBL, w tym hybrydę radia z głośnikiem. Znalazł się też jeden bardzo tani i ciekawy model za około 100, który zamyka cały ranking. Tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas i życzę satysfakcji z zakupu nowego głośnika bezprzewodowego.